Szanowni Państwo, otwieram obrady 6. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek wójta gminy Biesiekierz. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Tomasza Hołowatego. Witam panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Witam panią sekretarz Gabrielę Wołujewicz. Witam panią radcę prawną Kamilę Korn oraz pana Macieja Flęsa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu tej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 15 radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 6. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał radnym był przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi ewentualne zmiany do porządku obrad. Proszę panie wójcie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Chciałbym wprowadzić do porządku obrad uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Biesiekierz a gminą miasta Koszalin i innymi gminami dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. To jest uchwała, na temat której będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali. Jej podjęcie oczywiście będzie również uzależnione od tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem wyżej wymienionej uchwały przez pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad. Informuję, że do punktu 7, podpunkt 13 została wyżej wymieniona uchwała wprowadzona. Przechodzimy do punktu 3, sprawy organizacyjne. Ja w tych sprawach nic nie mam, chyba że Państwo z urzędu. Nie widzę. W takim razie punkt 4, przyjęcie protokołu z 4. i 5. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Protokół był Państwu przesłany, był również do wglądu w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Nie wymaga odczytywania protokołu na sesji, więc uważam protokół za przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie wójta gminy Biesiekierz z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta Tomasza Hołowatego o przedstawienie nam sprawozdania. Dzień dobry, dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, pozwolę sobie przedstawić sprawozdanie z działalności pomiędzy ostatnią i dzisiejszą sesją, z działalności mojej, jak i pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych. I tak, 30 września w Parcowie podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym chórze w kościele św. Piotra i Pawła. Dotacja na ten cel została udzielona przez gminę Biesiekierz w wysokości 150 000 złotych. Zadanie zakończy się w przyszłym roku budżetowym. 3 października podpisana została umowa na obsługę nadzoru budowlanego i sanitarnego, elektrycznego oraz konstrukcyjnego dla inwestycji związanych z modernizacją energetyczną szkół, przebudową urzędu, przebudową ośrodka pomocy społecznej. Umowę podpisano z rejonowym zarządem inwestycji Człuchów. 4 października z firmą Dromak ze Starych Bielic podpisałem umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w Tatowie. 8 października podpisałem umowę dotacji dla spółki wodnej Będzino Biesiekierz dotyczącej wsparcia w kwocie 25 000 złotych na meliorację rowów w Nowych Bielicach. Całe zadanie zostanie zakończone jeszcze w bieżącym roku. Jest bardzo ważne, bo będzie wyczyszczony cały rów w całej miejscowości. Jest to dla nas bardzo ważne ze względu na deszcze nawalne i trochę zaniedbany temat melioracji ogólnie. W związku z tym cieszę się z tego zadania. 9 października brałem udział w 6. konkursie tańca organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Feniks. Uczestnikami tego konkursu są wychowankowie SDS z terenu powiatu koszalińskiego i tutaj dziękuję pani kierownik za organizację tego wydarzenia. Cieszy się ono już bardzo dużą popularnością i naprawdę bardzo dużo uczestników i byłem zaskoczony poziomem również wykonania, ale najważniejszym celem jest integracja wychowanków ŚDS-ów z terenu powiatu. 10 października spotkaliśmy się z mieszkańcami Biesiekierza w sprawie budowy placu zabaw na osiedlu. Uzgodniono działania, które docelowo prowadzą do budowy takiej przestrzeni dla dzieci mieszkających w Biesiekierzu. 11 października brałem udział w gali zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gala była doskonałą okazją do wręczenia nagród i wyróżnień oraz odznaczeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi naszych placówek oświatowych. Warto w tym miejscu jeszcze raz serdecznie pogratulować, Szanowni Państwo, wszystkim nagrodzonym, w szczególności nauczycielom wyróżnionym medalami ministra oświaty, a także prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo taki medal otrzymała pani dyrektor Renata Mankiewicz. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. 14 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych w szkole podstawowej w Starych Bielicach. W uroczystościach brała udział pani sekretarz Gabriela Wołujewicz. 15 października odbyło się spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego w Białogardzie oraz dyrektorem oddziału tego banku, którzy wyrazili wolę dalszej współpracy w zakresie prowadzenia punktu obsługi mieszkańców, a także bankomatu w naszej gminie w nowo wyremontowanym budynku. Więc w takiej przestrzeni również postaramy się znaleźć, tak żeby nasi mieszkańcy również mogli korzystać z tego banku, tak jak dotychczas. 16 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Forum Sołtysów. Rozmawialiśmy o współpracy, a jednym z efektów tego spotkania jest dzisiejsza uchwała dotycząca wstąpienia do Powiatowego Forum Sołtysów jako członek wspierający. 18 października miała miejsce na terenie gminy Biesiekierz piękna uroczystość związana z 70-leciem Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Świminie. Była to okazja do wielu wspomnień, prezentacji, a liczba uczestników i charakter uroczystości pokazują, że szkoła ta pełni bardzo ważne miejsce nie tylko w miejscowości Świmino, ale także w całej gminie Biesiekierz. Z tego miejsca serdecznie gratuluję pięknej organizacji i jubileuszu, bo to naprawdę bardzo, bardzo podniosła uroczystość. Jeszcze raz gratuluję. 19 października odbyło się w Siedlicy w Nowych Bielicach równie piękne i wzruszające spotkanie z pionierami Nowych Bielic. I Szanowni Państwo, to jest z osobami, które przybyły pierwsze do naszej miejscowości tuż po wojnie. Organizatorami tego wydarzenia byli sołtys, Rada Sołecka oraz radni Nowych Bielic. Gratuluję i dziękuję za organizację tego wydarzenia. Myślę, że on jest dobrym przykładem również dla innych miejscowości, ponieważ te osoby, które uczestniczyły w spotkaniu, pięknie ze sobą rozmawiały, wspominały, pokazały bardzo ciekawe, interesujące zdjęcia oraz opowiadały historie, których my nie wiemy, typu kościół, którego nie ma, a wiadomo gdzie był, o jakichś oczkach wodnych, stawach, które były, i te wszystkie miejsca, historie, legendy i właściwie można naprawdę pięknie odkryć i zrobić z tego wizytówki naszych miejscowości. 21 października spotkałem się z wiceprezydentem Koszalina Tomaszem Biernackim oraz przedstawicielami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przedmiotem tego spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Właśnie ta uchwała i porozumienie będzie dzisiaj między innymi omawiane. Rozmawialiśmy na temat aspektów technicznych, formalnych, prawnych. Konsekwencją tego spotkania między innymi jest przedłożenie formalnej propozycji współpracy w formie uchwały i porozumienia. 22 października odbyła się kontrola projektu polegającego na budowie placu zabaw w Nowych Bielicach. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Kontrola przebiegła pomyślnie i bez uwag. 23 października brałem udział w konferencji zorganizowanej przez wojewodę zachodniopomorskiego i dotyczącej planu ogólnego. Gmina ogłaszała już drugie postępowanie przetargowe. Niestety nie wyłoniliśmy wykonawcy tego planu. Zgodnie ze zmienioną ustawą i przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego wszystkie gminy do 1 stycznia 2026 muszą te plany uchwalić. 24 października odbyło się otwarcie strefy sportu w Biesiekierzu. W ramach tej inwestycji powstał kompleks boisk, sprawnościowe place zabaw, street workout, park linowy, wiata. Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych, z czego blisko 3 miliony złotych dofinansowaliśmy, blisko 2 miliony złotych dofinansowaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 29 października odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Świeminie. 29 października wziąłem udział w audycji Gości Regionów TVP3, rozmawiając o planach centralizacji budżetu Unii Europejskiej. Udział w tym programie był też dobrą okazją do przedstawienia realnych potrzeb gminy w zakresie finansowania inwestycji. Szanowni Państwo, gdziekolwiek nie jestem, na jakimkolwiek forum, spotkaniu, ciągle powtarzam, że pieniądze, które są przekazane na przykład na finansowanie inwestycji drogowych, są daleko niewystarczające w porównaniu z tym, co było jeszcze rok, 2, 3 i 5 lat temu. 30 października brałem udział w audycji Radio Koszalin, gdzie rozmawialiśmy m.in. o współpracy z Koszalinem, a także o projekcie budżetu gminy na kolejny rok budżetowy. Rozmowa była m.in. spowodowana decyzją Rady Gminy w Koszalinie dotyczącą nieudzielenia rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w wyniku zmienionych granic, a podpisanych w porozumieniu z 2022 roku pomiędzy ówczesnym prezydentem Koszalina a wójtem gminy Biesiekierz. Niestety taka uchwała miała miejsce. Ta uchwała na chwilę obecną pozbawiła nas 2 milionów złotych netto. Natomiast nie zostawimy tego. Pierwsze próby i pierwsze rozmowy już się odbyły. Jeśli rzeczywiście nie dojdziemy do porozumienia, będziemy dochodzili tej kwoty na drodze sądowej. 31 października spotkałem się z prezydentem Koszalina właśnie w tej sprawie. Niestety to spotkanie nie przyniosło żadnych rozwiązań. Rozmawialiśmy także o innych formach współpracy, m.in. transport publiczny, m.in. właśnie gospodarka odpadami, ale głównym celem były 2 miliony. Tutaj również nie doszliśmy do porozumienia. W dniach 6-7 listopada brałem udział w konwencie wójtów, burmistrzów oraz prezydentów województwa zachodniopomorskiego zorganizowanym w Dźwirzynie. Jest to systematycznie cykliczne spotkanie. Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. wojewoda, marszałek, dyrektor Biura Związku Miast i Miasteczek Polskich, prezes Związku Gmin Wiejskich RP, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszy Europejskich, więc bardzo merytoryczne, dobre spotkanie. To jest też okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk z innymi wójtami, burmistrzami. Mieliśmy też takie spotkanie na forum powiatu koszalińskiego, wójtów, burmistrzów powiatu koszalińskiego. Rozmawialiśmy również z prezydentem Koszalina na temat współpracy. Mam nadzieję, że taki wspólny głos też pozwoli na wypracowanie lepszych form tej współpracy. 8 listopada w Przedszkolu Publicznym w Parnowie odbyło się koncert z okazji Święta Niepodległości i bardzo dziękuję za organizację tego wydarzenia pani dyrektor przedszkola. Również o godzinie 11:11 wspólnie z dziećmi śpiewaliśmy wspólnie hymn narodowy. I dziękuję wszystkim placówkom oświatowym za organizację szkolnych uroczystości niepodległościowych. To bardzo ważne, żeby pokazywać dzieciom, młodzieży te tradycje. W tym dniu również wspólnie z panią skarbnik oraz zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach, a także wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jakubem Kowalikiem podpisaliśmy umowę na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla wyżej wymienionej jednostki. Podpisanie umowy miało miejsce w nowej remizie OSP Stare Bielice. 11 listopada odbyły się uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie złożeniem kwiatów pod obeliskiem pionierów gminy Biesiekierz, a następnie czytaniem apelu pamięci pod pomnikiem na cmentarzu w Biesiekierzu. Z tej strony serdecznie gratuluję strażakom, ochotnikom za organizację i uczestnictwo w tym wydarzeniu. Szczególnie dziękuję za udział dzieciom, członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli obecni na tym wydarzeniu i mieszkańcom. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to bardzo ważne, żebyśmy my jako urzędnicy właśnie pokazywali wagę tego święta i tradycję niepodległościową i w tych wydarzeniach po prostu uczestniczyli. Z tej strony również uważam, że takie wspólne świętowanie ma naprawdę głęboki sens, bo pokazuje prawdziwą ideę niepodległości. To jest właśnie wspólne działanie, współpraca i bycie razem w tym czasie. 14 listopada w szkole podstawowej w Starych Bielicach odbyło się spotkanie z posłanką Barbarą Grzegorzewicz. Głównym celem tego spotkania było omówienie możliwości finansowania inwestycji polegającej na rozbudowie tej placówki. Uzgodnieniem wczorajszego spotkania jest m.in. to, że pani poseł przedstawi interpelację w sprawie rozbudowy szkoły na najbliższym posiedzeniu rządu. Również 14 listopada odbyło się bardzo ważne spotkanie dotyczące drogi wojewódzkiej 112 przebiegającej również przez gminę Biesiekierz. W spotkaniu tym brali udział prawie wszyscy radni, sołtysi z terenu gminy Biesiekierz, ale swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, naprawdę w dużej grupie, przedstawiciele Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg, Gminy Służb Technicznych i Komunalnych oraz mieszkańcy. I bardzo dziękuję za tę obecność i za głosy podczas dyskusji. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie. Jego celem było przede wszystkim przedstawienie Państwu tak naprawdę możliwości związanych z finansowaniem inwestycji na tej drodze, poprawą bezpieczeństwa i wiele innych aspektów, o których właściwie my czasami nie wiemy, ale to Państwo nam zgłaszają. Cieszę się z tych wszystkich ustaleń. W ślad za tym spotkaniem i uzgodnieniami pójdzie pismo dotyczące tego, co ustaliliśmy i mam nadzieję, że wreszcie przyniesie oczekiwane skutki, a mówiliśmy m.in. o lewoskrętach do Parsowa, Kraśnika, dojściu do przystanku w Tatowie, poprawę przejść dla pieszych i głównym, myślę, że takim punktem spotkania było takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ze starymi i nowymi dzielnicami. I ten temat również zostanie na nowo przemyślany. Także jeszcze raz dziękuję za udział w tym spotkaniu. Naprawdę ogromna frekwencja i cieszę się, że takie spotkanie się odbyło. Również w dniu wczorajszym, 14 listopada, odbyło się podpisanie umowy na budowę ulicy Spokojnej w Starych Bielicach w technologii płyt JOMP. Także mam nadzieję, że pogoda pozwoli jeszcze na budowę tej drogi bez przeszkód. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania Pana Wójta? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 6. W punkcie 6 mamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2023/2024. Państwo otrzymaliście tą informację. Myślę, że każdy przeanalizował. Czy jakieś pytania do tej informacji? Nie macie. To poproszę Komisję do Spraw Oświaty i do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych i Oświaty pozytywnie rozpatruje informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2023-2024. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony tylko powiem, że to tak jak Pan Wójt tutaj już mówił, no pilna sprawa, wiemy jaka, rozbudowa tej szkoły, to było też jakby pierwszym punktem i priorytetowym w naszym budżecie, no ale na razie jest tylko wpisana do wieloletniej prognozy finansowej. Projekt jest już chyba na ukończeniu, Panie Wójcie, tak, więc no, trzeba będzie szukać środków. Wiemy, że była powódź i że prawdopodobnie większość środków pójdzie tam, na tamtą stronę, zostanie przekierowana na rozbudowy i jakby nawet na odbudowy, bo to nie na rozbudowy, tylko na odbudowy, ale u nas no niestety ta sytuacja też jest tragiczna. No ale zobaczymy, może się jednak coś zmieni w tej kwestii. Także więcej pytań nie macie Państwo do tej informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu, jest to punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2024 rok. Projekt został Państwu przedstawiony na komisji. Poproszę o zabranie głosu Panią Skarbnik. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok uchwala się co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się planowane dochody budżetu gminy Biesiekierz na 2024 rok o kwotę 165 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2. W paragrafie drugim niestety jest tutaj błąd rachunkowy i zastępuje się kwotę zmniejszenia 706 817,91 zł. Było Państwu wskazane w projekcie uchwały, natomiast nastąpiła pomyłka pisarska, powinna być kwota 707 652 zł i 91 groszy. Wynik budżetu się nie zmienia, to jest po prostu tylko błąd pisarski. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy Biesiekierz zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy Biesiekierz wynosi po stronie dochodów 66 milionów 974 333 zł i 96 groszy, po stronie wydatków 71 milionów 416 368 zł i 74 grosze. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 miliony 438 zł 34 zł i 78 groszy, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Główne kierunki zmian, które zostały wykazane w załączniku 3 i 4, czyli zmniejszenie dochodów. Przepraszam bardzo. Gdzieś dalej. Główne kierunki zmian po stronie dochodowej. To proszę Państwa wynika z zadań inwestycyjnych i zadań, które przejdą na następny rok bądź wystąpiły oszczędności w wyniku procedur przetargowych. i zmniejszamy o kwotę 686 817,91 zł na zadaniu zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu. Przenosimy całość zadania na rok 2025. Przenosimy także zadanie zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy, jest to kwota 20 tysięcy. Dokonuje się zmiany limitów wydatków majątkowych. Zadanie budowa garażu przy remizie OSP w Parnowie, zmienia się nazwę. Budowa sali edukacji ekologicznej i tradycji pożarniczej w Parnowie i zwiększa się limit o 5 tysięcy na wykonanie dokumentacji w tym roku. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 22 tysięcy złotych na zadaniu budowa strefy sportu w szkole podstawowej w Biesiekierzu. Zadanie zostało zakończone i po rozliczeniu kosztów wystąpiły oszczędności. Zmniejsza się limit wydatków na zadaniu budowa żłobka w Parnowie o kwotę 100 tysięcy. Zadanie zostanie przeniesione na rok 2025. Zwiększa się limit wydatków na zadaniu budowa nawodnienia na stadionie w Biesiekierzu o kwotę 22 tysiące. Zebrane oferty okazały się droższe niż limit wydatków zaplanowany w tym roku w budżecie. Zmienia się nazwę zadania budowa placu zabaw w Biesiekierzu działka 2/142 na budowa placów zabaw na terenie gminy Biesiekierz i zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5 tysięcy. Otrzymane oferty na dokumentację okazały się tańsze niż plan wydatków. To są główne kierunki zmian przedstawione w projekcie uchwały zmiany w budżecie na rok 2024. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja nie wnosi uwag. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2024 rok. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2024-2030. Projekt był też Państwu przedstawiony wraz z uzasadnieniem. Pani skarbnik już jakby powiedziała, bo to są wszystkie te rzeczy, które zmieniliśmy, jakby zmiany w budżecie powodują zmiany w WPF-ie. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja też nie wnosi uwag. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Projekt ten był też przedstawiony Państwu na komisji. Teraz poproszę Panią skarbnik o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2025 zakłada wzrost stawek gminnych obowiązujących w 2024 o 2,7%. Jest to wzrost wskazany przez ministerstwo przy określeniu maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Szczegółowo omawialiśmy to na komisji, jak ja dla przykładu podam dla mieszkańców, że jaki skutek rodzi to finansowy przy domku mieszkalnym 100-metrowym i 10 arach działki. Jest to przy budynku mieszkalnym, jest to kwota ogółem w roku wzrośnie podatek dla takiej nieruchomości o 29 zł. Także takie to są skutki finansowe, jeżeli chodzi o indywidualnego mieszkańca, który ma 100-metrowy domek i 10-arową działkę. Natomiast skutek finansowy ogólnie dla gminy to jest 140 231,41 zł od naliczonego podatku, jeżeli chodzi o wzrost ogółem naliczonych wszystkich podatków w gminie od nieruchomości. Czy są pytania do tej uchwały? Dziękuję Pani skarbnik. Czy są pytania? Poproszę jeszcze Komisję Budżetową o opinię. Komisja uważa, że podwyżka nie jest wysoka, wynosi 2,7%, w związku z czym akceptujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania nad tą uchwałą. Jest to uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Kto jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 4. Jest to uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biesiekierz w 2025 roku. Projekt też był Państwu przedstawiony. Poproszę o kilka słów Panią skarbnik. Projekt w sprawie stawek podatku od środków transportu obowiązujący na terenie gminy Biesiekierz w 2025 roku również zakłada wzrost stawek na poszczególnych rodzajach pojazdów o 2,7%. Ta sama zasada co przy podatku od nieruchomości. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Komisję budżetową poproszę o opinię. Podobnie jak przy podatkach od nieruchomości, komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania nad wyżej wymienioną uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały nr 5 w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu gminy Biesiekierz. Projekt Państwu został przedstawiony. Dopłata pozostaje na razie na tym samym poziomie. Nie wiemy, czy nam Wody Polskie jakby zaakceptują rwikowskie stawki za jakiś czas, bo mogą składać, więc wtedy będziemy się zastanawiać o podwyższeniu jakby wtedy dopłaty. A na razie zostaje tak jak w roku ubiegłym. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania do tej uchwały? To poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja też nie wnosi uwag do tej uchwały. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do uchwały nr 6 w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3527Z Kotłowo Laski Koszalińskie w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Projekt był też Państwu przedstawiony. Jest to droga wyremontowana przez powiat. Przejmujemy ją w tym systemie kaskadowym, czyli oni dostają od województwa, my dostajemy od powiatu. Czy ewentualne pytania jeszcze do Pana Wójta w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała jest w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3524Z Parnowo-Cieszyn w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Ta uchwała też była Państwu przedstawiona. No tu w tym przypadku droga jest niewyremontowana, więc jakby leży już po naszej stronie jej wyremontowanie, ale to już w dalszym etapie. I ewentualne pytania jeszcze mamy do Pana Wójta w tej... Pani Przewodnicząca, tylko proszę bardzo. Dopowiem, że pomimo, że droga nie jest wyremontowana, powiat koszaliński zadeklarował wsparcie, pomoc finansową dla samorządu i taka pomoc finansowa została wpisana do projektu budżetu powiatu koszalińskiego w kwocie ponad 1,5 miliona złotych na remont, co ma stanowić część wkładu własnego na dofinansowanie tej inwestycji do projektu, do którego złożyliśmy wniosek. W związku z tym mamy dodatkowe finansowanie zapewnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały nr 8. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Biesiekierz na lata 2025-2027. Projekt był też Państwu przedstawiony. Poproszę tutaj Pana Mariusza Sydoruka o kilka słów, Pana Dyrektora OPS-u. Dzień dobry Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Niniejsza uchwała wprowadza program wspierania rodziny w gminie Biesiekierz. Jest to program, który narzuca na nas ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to zadania obowiązkowe, musimy je realizować, bo takie mamy obowiązki nałożone przez tą ustawę i żeby zachować ciągłość od 1 stycznia na kolejny 3-letni okres, musimy ją jeszcze wprowadzić w tym roku, która będzie działać od 1 stycznia. Program jest gminny, więc w tym programie uczestniczą jednostki przede wszystkim oświatowe i te, które mogą wspierać rodzinę. Wyznaczone są zadania. Jest to koordynowane oczywiście przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale no niestety obowiązek spada na wójta gminy Biesiekierz. Gmina Biesiekierz, my to grzecznie realizujemy. I niniejszym proszę o przyjęcie tego programu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora? Nie widzę. W takim razie poproszę Komisję do Spraw Społecznych o opinię. Komisja pozytywnie rozpatruje uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Biesiekierz na lata 2025-2027. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025. Projekt też był państwu przedstawiony. Poproszę o zabranie głosu pana wójta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, program współpracy wynika wprost z ustawy o pożytku publicznym, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do 30 listopada każdy samorząd, każda gmina musi podjąć taki program współpracy i uchwalić po poprzednim, wcześniejszym skonsultowaniu ze społecznością lokalną. Również te konsultacje zostały przeprowadzone, nie wpłynęły żadne uwagi. W naszym przypadku program współpracy właściwie powiela rozwiązania, które są stosowane dotychczas. Głównymi beneficjentami tego programu są przede wszystkim dzieci i młodzież i to jest główny cel również i naszego programu w bieżącym roku. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, także zdrowie, sport to są główne kierunki, kultura. Na podstawie zeszłego roku, szanowni państwo, podam tylko kwoty, jakie zostały wykorzystane, bo w tym roku jeszcze nie wiemy, ponieważ będą dopiero konkursy. Młodzieżowe drużyny pożarnicze, ponad 12 tysięcy ochrona zdrowia, 30 tysięcy kultura, to jest działalność kół gospodyń wiejskich, 8 tysięcy i sport, 150 tysięcy złotych. Takie kwoty zostały zakontraktowane. W bieżącym roku zwiększamy pulę środków dla organizacji pozarządowych, to jest między innymi to, o czym mówiłem wcześniej, czyli wspieramy aktywność, także cały program w zeszłym roku 200 tysięcy, w tym roku 250 tysięcy, które chcemy właśnie przeznaczyć na działalność i aktywność organizacji pozarządowych w gminie Biesiekierz. Konkursy chcemy ogłosić jeszcze w bieżącym roku budżetowym, tak żeby w przyszłym roku już w styczniu je rozstrzygać, tak żeby organizacje miały komfort działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr 19/131/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Ta uchwała też była państwu przedstawiona, ale tutaj poproszę, nie wiem, czy pan wójt? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Działalność spółki wodnej już od 20 roku przynosi, szanowni państwo, nam bardzo duże korzyści, ponieważ jest to podmiot, który po prostu melioruje rowy na terenach, na których te czynności nie były wykonywane naprawdę od lat. Kraśnik, Biesiekierz to są dotychczas główne obszary, gdzie te rowy były meliorowane. W tym roku są to między innymi Nowe Wielice, cała wartość zadania ponad 80 tysięcy złotych. Wiele osób nie myśli w ogóle o meliorowaniu rowów, ale to co ostatnio widzimy, te anomalie pogodowe, w szczególności deszcze nawalne, powodują, że tak naprawdę dopiero dostrzegamy skutki polegające nawet na zalewaniu domów, co się wydarzyło właśnie w Nowych Wielicach. W związku z tym rokrocznie niemalże zmieniamy tę uchwałę, dostosowując do potrzeb spółki wodnej. I w tym przypadku również ta uchwała ma na celu poprawę efektywności współpracy, ponieważ to na wniosek spółki wodnej między innymi chcemy wydłużyć tą zmianą termin złożenia wniosku. Pierwotny 15 sierpień wydłużamy do 15 listopada, więc jeśli spółka na przykład w tym okresie pozyska jakieś pieniądze, może się to zdarzyć, ma możliwość złożenia wniosku również jeszcze do naszej gminy. W związku z tym również wydłużamy termin realizacji do 30 listopada, czyli taki maksymalny, kiedy jeszcze można coś zrobić i rozliczyć tą dotację, której udzielimy, bo dotacje udzielane są w systemie rocznym. I chyba najważniejsza zmiana, Szanowni Państwo, to przekazanie środków, czy przekazanie dotacji spółki wodnej. Do tej pory przekazywaliśmy tę kwotę po rozliczeniu, czyli spółka musiała jakby prefinansować wydatki, a tutaj proponujemy udzielenie dotacji w terminie do 3 dni po przedłożeniu nam kopii faktury. W związku z tym spółka nie musi posiadać środków, ponieważ ma je zagwarantowane umową i w związku z tym może płacić wprost za wykonanie czynności środkami, które my przekażemy. Także na pewno poprawi to efektywność działania tej spółki i będziemy dalej realizowali wspólnie to ważne zadanie, jakim jest melioracja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Biesiekierz do Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów. Projekt był Państwu przedstawiony. Panie Wójcie, 2 słowa. Powiatowe Forum Sołtysów jest stowarzyszeniem, jak sama nazwa mówi, zrzeszającym sołtysów z terenu powiatu kuszańskiego. My również jako gmina współpracujemy z tym forum od kiedy powstało, czyli właściwie od 2011 roku i współfinansujemy zadania realizowane przez to stowarzyszenie, ale w formie not, faktur, czyli współfinansowania takich wydatków. Natomiast ta forma współpracy, no raz, że jest taką formą jakby taką oczywistą, która daje gwarancję takiego współdziałania jako członek wspierający, a dodatkowo finansowanie będzie odbywało się poprzez składkę członkowską członka wspierającego, a nie poprzez właśnie wystawianie nam faktur, not, co jest na pewno łatwiejsze, a dla nas oczywiście przynosi taką korzyść jakby rozszerzania kręgu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mogą realizować zadania na terenie gminy Biesiekierz również. Działalność Powiatowego Forum Sołtysów głównie skupia się w środowisku sołtysów, są to różne działania integracyjne, wyjazdy, ale również wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, działań podejmowanych na terenie innych sołectw, także mam nadzieję, że będzie się to jeszcze rozwijało. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o dodatkowym takim wsparciu, o takim głosie doradczym, który może iść z takiego środowiska społecznego, na przykład związany z niewystarczającą ilością środków na drogi, które przekazuje nam samorząd województwa, czy też województwo zachodniopomorskie, inne działania, które rzeczywiście my będziemy sygnalizowali. Także do naszego głosu możemy również dołączyć głos takiego społecznego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę, pan Krzysztof Krawczak. Zastanawiam się tylko, czy pan wiceprzewodniczący forum musi brać udział, czy może brać udział w głosowaniu, bo jest członkiem tego forum i jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia, czy wiceprezesem, tak, stowarzyszenia. To tak... Pani Kamilo? W mojej opinii powinien zostać wyłączony z głosowania. Dobrze, to wyłączymy pana Krzysztofa Kazimierczaka, jest wiceprezesem tego forum, więc nie będzie brał udziału w głosowaniu. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Biesiekierz. Projekt też był Państwu przedstawiony. Poproszę o kilka słów pana wójta. Dziękuję bardzo. To już jest kolejna zmiana tej uchwały dotyczącej dotacji na kościół w Starych Bielicach. Tym razem to już jest uchwała, która zmniejsza kwotę, to jest dostosowuje do kwoty realnie uzyskanej przez parafię w wyniku zapytania fortowego, którego zostało ogłoszone. Pierwotnie mieliśmy udzielenie dotacji na poziomie 850 000 złotych, zostaje zmniejszona do 819 złotych. Dużo ważniejsza jest jednak zmiana, którą Państwo już zaakceptowaliście, to jest zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, która dzieli tą kwotę na 2 lata, ponieważ oferta, którą otrzymała parafia, mówi o terminie wykonania 440 dni. W związku z tym ta kwota musiała zostać rozbita na 2 lata budżetowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, została nam jeszcze jedna uchwała, która została wprowadzona przez Pana Wójta dzisiaj na sesji, ale ja zarządzam teraz 10 minut przerwy w związku z tą uchwałą. Także przerwa. Proszę Państwa, wznawiam obrady sesji nr 6 w dniu dzisiejszym. Przechodzimy do uchwały, która została wprowadzona przez Pana Wójta na sesji. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Biesiekierz a gminą Miasto Koszalin dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Poproszę Pana Wójta o kilka słów na temat tej uchwały. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, temat współpracy samorządów w tym zakresie był podejmowany już z początkiem 2023 roku i w takim spotkaniu również brałem udział. Tylko wtedy ten system przedstawiony był bardzo jasno i dotyczył współpracy w zakresie zabezpieczenia strumienia odpadów frakcji energetycznych na potrzeby planowanej dobudowy spalarni odpadów w Koszalinie. Było to jasne i oczywiste. Dzisiaj powrócono do tej koncepcji, ale na trochę innych warunkach i wydaje mi się, że już nie tylko chodzi o spalarnię, ale także o właściwie zabezpieczenie strumienia nie tylko odpadów frakcji energetycznej, ale także i dochodów dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. To porozumienie i właściwie ta uchwała daje akces do podpisania porozumienia o współpracy, a to porozumienie pozwala nam na funkcjonowanie i włączenie się do tego wspólnego z innymi gminami systemu. Są to gminy powiatu koszalińskiego, ale także miasto Białogard, gmina Malechowo i inne sąsiadujące z naszym powiatem. To porozumienie również powoduje, że właściwie porozumienie podpisane jest na czas nieokreślony i powoduje, że naszą gospodarkę odpadami, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, czyli od państwa, jest powierzone miastu Koszalin. To miasto Koszalin będzie odpowiedzialne za ogłoszenie i zlecenie przetargu na właśnie odbiór i zagospodarowanie w trybie tak zwanym in-house, czyli własnej jednostce organizacyjnej, w tym przypadku przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej. Wydaje się to dla nas korzystne, nie będzie przetargów, nie będzie zarządzania tymi odpadami, natomiast faktycznie mamy wiele uwag i Państwo mają, powiedzieli to na spotkaniach, wiele uwag do tego porozumienia. Ponieważ na chwilę obecną nie znamy podstawy kalkulacji ceny, mamy jedynie informację, że cena na bramie, czyli za zagospodarowanie, będzie jednakowa dla wszystkich podmiotów, natomiast odbiór będzie kalkulowany indywidualnie. To jest oczywiste, ponieważ nawet odległości przedsiębiorstwa gospodarki do poszczególnych gmin są różne, ale nie znamy tej ceny, nie znamy tej stawki. Nie znamy tych stawek łącznie, a także nie wiemy, jak będą wyglądały dopłaty, ponieważ tutaj ma być rozliczanie w formie zaliczka plus rozliczenie kompleksowe po rozliczeniu wszystkich kosztów i nie wiemy. W związku z tym też będziemy musieli zakładać jakąś kwotę i niewiadomą kwotę na to, żeby to zrefundować. Nie znamy planów inwestycyjnych ani miasta w tym zakresie, ani przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, co też będzie podstawą do tego, aby kalkulować cenę wyjściową. Wiemy jedynie, że miasto będzie kalkulowało, czy przedsiębiorstwo będzie kalkulowało tak zwany racjonalny zysk na poziomie 5,70% kosztów od kosztów stałych, ale nie znamy tych kosztów stałych, w związku z tym też nie wiemy i w tym zakresie i te 5% wcale nie musi być dla nas jakąś informacją. Nie możemy przerzucić poziomu recyklingu na przedsiębiorstwo, tak jak robimy to dotychczas w naszych umowach, a za nieosiągnięcie recyklingu na określonym poziomie rokrocznie wzrasta on o 10%, 30, 40, 50%. Za nieosiągnięcie poziomu są kary. Do tego w przyszłym roku wchodzą nowe frakcje, to są tekstylia. Dodatkowo mamy system kaucyjny, który z powodu którego zniknie trochę odpadów plastikowych, PET-ów tak zwanych. I to także spowoduje pomniejszenie tej frakcji, która jest najłatwiej sortowana, przecież wszyscy Państwo o tym wiedzą. Co więcej, nie będziemy mogli korzystać z przoku miasta Koszalin, to już również wiemy, w związku z tym stoimy przed koniecznością budowy i ponoszenia kosztów funkcjonowania tego przoku, a nie są to małe pieniądze, ponieważ musimy to wybudować, zabezpieczyć, zatrudnić pracownika do jego funkcjonowania. Porozumienie nie gwarantuje wielu innych korzyści czy też odpowiedzialności, które mamy. W związku z tym na pewno jest ono niedoskonałe i o tym wiemy bardzo dobrze. Ale Szanowni Państwo, jedyne co wiemy i bardzo proszę o to, żebyśmy skorzystali z tej wiedzy i możliwości. Porozumienie daje nam gwarancję wyjścia z tego porozumienia bez żadnych kosztów i bez żadnych konsekwencji prawnych w terminie 6-miesięcznym. Nasza umowa obowiązuje do właściwie końca roku 2026. W związku z tym jeszcze ponad dwa lata spokojnego funkcjonowania i obserwowania rynku. Zobaczymy, co się zadzieje u naszych sąsiadów, którzy podpiszą porozumienie i wejdą do tego systemu już od stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak ten system przeniesie się na stawki, jak będzie wyglądała jakość świadczonych usług. Jeżeli oszacujemy, że nie jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, możemy spokojnie z terminem wyprzedzającym półrocznym wyjść z tego porozumienia bez żadnych przeszkód. I właściwie o to Państwa bardzo proszę. A ten rok czasu, który mamy, taki spokojny rok czasu na obserwację, poświęcimy nie tylko na obserwowanie, ale także na dokonanie analiz funkcjonowania gospodarki odpadami w naszej gminie, również w alternatywnej formie, bo również możemy poszukać innych przedsiębiorców odbierających odpady, również możemy oszacować powołanie własnej spółki, więc są rozwiązania, również możemy podjąć współpracę z innymi samorządami. Więc jest to czas, który da nam pewien spokój, ale również jakby pracę na to, żeby przeanalizować inne formy odbioru odpadów z terenu naszej gminy. Także podsumowując, to porozumienie wiemy, że jest niedoskonałe, mamy wiele uwag do niego, ale możemy skorzystać z tego, że jeszcze przez 2 lata odbiera odpady firma Ekosa na podstawie podpisanej umowy, a my mamy pół roku na wystąpienie z porozumienia, jeśli rzeczywiste warunki funkcjonowania tego systemu w formie porozumienia miasta z innymi samorządami będzie dla nas niesatysfakcjonujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Wójta w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad tą ostatnią uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 12 radnych było za, 3 się wstrzymało. Proszę Państwa, tym samym wyczerpaliśmy jakby ten materiał uchwał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 8. Trybuna Obywatelska. Na trybunę nikt się nie zapisał. Punkt 9. Interpelacje radnych. Nic mi nie wiadomo. Pani Klaudio, nic nie wpłynęło do Biura Radnych. Więc ten punkt też już mamy załatwiony. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Wiem, że tam będzie ktoś chciał skorzystać z głosu z sołtysów, ale to za chwileczkę. Proszę Państwa, ja bym chciała w tym punkcie, może to tak nie powinno być tak, opowiem tak, to moje faux pas. Była wcześniej informacja o realizacji zadań oświatowych i powinniśmy na ten temat parę słów powiedzieć. Są z nami panie dyrektorki, pani Renata Mankiewicz i pani Roksana Kaczmarek-Cichosz i pani Agnieszka Kolanowska również. Nie ma pani Aleksandry Niewiadomskiej ze Starych Bielic, ale to tak w sumie bardzo ważna pozycja w naszym budżecie, bo to jest 1/3 budżetu naszego i tak no przyszliśmy tak trochę za szybko nad tym. Ja chciałabym zwrócić Państwu uwagę przede wszystkim na dużą liczbę uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nasze placówki oświatowe jakby oferują bardzo wiele zadań w tym temacie i pomagają tym uczniom przede wszystkim. Jest dużo osób i dużo uczniów, którzy mają nauczycieli wspomagających, bo mają orzeczenia i tutaj myślę, że ukłon w stronę organu prowadzącego za przychylne jakby Finansowanie tego, no nie możemy tego inaczej nazwać, bo to przede wszystkim są finanse tu ze strony organu prowadzącego i te potrzeby są często zgłaszane w arkuszach organizacyjnych. Również wyniki egzaminów, które są na poziomie i krajowym, i wojewódzkim, bardzo dobrze się plasują nasze szkoły. Również prezentuje informacja szereg takich działań, które się robi w szkole, czyli tych wszystkich konkursów, takich, gdzie szkoły przystępują do projektów, które są pisane przez nich i wygrywają i otrzymują na to środki. Również nauczyciele nasi się doskonalą, czyli przechodzą różne szkolenia i tutaj i kursy, i myślę, że to też jakby organ prowadzący wspomaga to bardzo mocno. No i nie będę tu może tego bardziej rozwijać, bo Państwo widzieliście tę informację, ale bardzo, bardzo dziękuję tutaj Paniom, przede wszystkim właśnie Paniom dyrektorkom, które prowadzą te nasze szkoły o różnej strukturze, bo tak jak mówimy, jedne są większe, drugie trochę mniejsze, ale myślę, że wszędzie jakby dzieci otrzymują tą pomoc, co potrzebują no i ta edukacja jest na wysokim poziomie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Paniom dziękuję i tym byłym dyrektorom, którzy też byli w Starych Bielicach, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Może z Państwa radnych ktoś chce zabrać głos, czy Panie dyrektorki, czy Pan wójt? Mamy jeszcze trochę czasu, także. To ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej Rady Paniom. No i teraz są wolne wnioski. Tutaj Pan Andrzej Gat mi zgłaszał, że chciał zabrać głos i później Państwo radni, żebym... Proszę bardzo. Tam trzeba było... Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Panie Wójcie, mam taką sprawę odnośnie naszych tutaj posesji, naszych domów, które mają nieprawidłową numerację, niepoprawne adresy. Jest w tej chwili tak, że pod na przykład numerem 15 mieszka 4 rodziny, tam są 4 mieszkania i oni wszyscy mieszkają pod jednym numerem. Jest to troszkę... To nie jest sprawa świeża, to jest już tam naleciałość powojenna, ale bardzo bym prosił o pomoc przy nadaniu poprawnych tej numeracji, bo na przykład mamy teraz program Czyste Powietrze i taki mieszkaniec w takim domu już nie może skorzystać z tego programu, bo odpada w przedbiegach, bo ma nieprawidłowy adres. Także prosiłbym o pomoc tutaj z Urzędu Gminy o poprawne nadawanie tych numerów, czy to przez A, czy przez łamane przez 1, czy jest takich przypadków bodajże 7 takich domów, to dotyczy około 10 rodzin. Bardzo dziękuję, Panie Wójcie. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jakoś uda się rozwiązać. Proszę, Pan Adam Jakubowski. Witam. Ja tylko tak czysto informacyjnie. Z tego co wiem, od dzierżawcy jeziora aktualnego wpłynęło pismo tutaj do Pana Wójta i do wglądu dla nas, dla radnych. Sam nie znam treści tego pisma, ale na pewno wiem, że chodzi o to wydłużenie dzierżawy, tak żeby był zabezpieczony. Także czysto informacyjnie bardzo proszę, gdy pismo wpłynie, o wszystkich radnych, jak i władze gminy o pochylenie się nad tym i przemyślenie, czy faktycznie nie warto byłoby wydłużyć temu człowiekowi dzierżawę, po to, aby mógł zainwestować znaczne środki i zrobić kilka fajnych rzeczy tutaj dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę bardzo. Tak, wpłynęło pismo, dotyczyło ono dzierżawy, udzielenia dzierżawy na okres 10 lat. Wymaga to uchwały Rady, czy każdy okres zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powyżej 3 lat wymaga uchwały Rady. Ja nie widzę kłopotu, zwłaszcza że jest to zagospodarowane tak jak jakby należycie. Jeżeli inwestor jeszcze chce zainwestować i poprawić jakoś, to nie widzę kłopotu, w związku z tym przygotujemy na kolejną, myślę, że na kolejną sesję już zdążymy przygotować taką uchwałę. Także będzie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Pani Ela Szeląg, chwilę Panie Adamie. Chyba że do tego samego tematu. To proszę, to pan Adam, a za chwilę pani Ela. Ja chciałbym się właśnie postarać, bo sam jeszcze tego pisma nie widziałem. No, chciałbym zobaczyć, co tutaj Dzierżaca oferuje. Na pewno wszyscy jesteśmy ciekawi. No i chciałbym też, żeby może ta umowa dzierżawy była skonstruowana w ten sposób, aby wiązała dwie strony, że po prostu, żebyśmy też my byli zabezpieczeni, jeżeli by się nie wywiązywał z tego. Oczywiście, żeby można było tą dzierżawę wtedy rozwiązać, jakby, gdyby było coś po prostu nie tak, jeżeli chodzi o to. I też no, chcielibyśmy na pewno wszyscy wiedzieć, co ten człowiek oferuje nam, bo 10 lat no, to jest troszeczkę czasu, jakby nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Ela Szarąg. Szanowny Panie Wójcie, w związku z poruszoną przeze mnie sprawą kanalizacji w części osiedla mam pytanie, czy jest możliwość zaproszenia Pana Wiceprezesa, Pana Karola Lisowskiego jeszcze raz na sesję? Już powiem, z czego wynika moje pytanie. Ponieważ wystąpienie Pana Karola była przez tutaj Pana bardzo zmanipulowana faktami, chciałabym, aby wybrzmiało jeszcze raz to, co po tygodniu pan wiceprezes zadzwonił do mnie i przekazał. A przekazał mi taką informację, że dokumentacja faktycznie zostanie wyciągnięta na szuflady. Te długotrwałe chlorowania, które mają miejsce w tej części, bo potwierdził, że jest to ujęcie dość kłopotliwe. Postara się zmienić przez zakup lampy UV, która jakby zminimalizuje to. Te chlorowania będą występowały, bo czasami lampa sobie może z większą ilością bakterii nie poradzić. Kolejną rzecz, którą usłyszałam, to jest zniwelowanie brzydkich zapachów. Postara się to zmienić. One jakby pojawiają się w momencie odbioru z tego wielkiego zbiornika, tego odstojnika tych zanieczyszczeń. Gdzieś tam, no może nie tak odbiorca to robi. I kolejna rzecz z ciśnieniem, którym też poruszyłam, też pan wiceprezes powiedział mi, że będą, no jest to długotrwałe, ale będą pracować nad tym, aby zmienić to przyłącze. Uznaję, że rozmowa z panem wiceprezesem ze mną nie jest na tyle wiążąca, co powinno to wybrzmieć jakby wtedy na sesji, a nie dziwna tutaj no dla mnie inscenizacja to była. Kolejną rzeczą jest to i może tutaj, przepraszam, panią Klaudię poproszę o pomoc, jakby pani przekazała tutaj wszystkim radnym. W związku z tym, jakie miejsce miało miejsce na posiedzeniu komisji 2 listopada. Bardzo proszę, panie wójcie, pani skarbnik, pani przewodnicząca, o zaprzestanie jakby kierowania jakichkolwiek aluzji pod moim adresem. Ja wiem, że państwo tutaj rządzicie, to państwo pokazaliście już na pierwszej sesji, gdzie nie dopuściliście mnie do tego, abym pracowała w komisji budżetowej. Ja przyszłam tutaj pracować na rzecz mieszkańców i staram się ich reprezentować. I kontrowersje, jakie państwo tutaj zbudowaliście odnośnie budowy placu zabaw, przedstawiam tutaj państwu korespondencję, jaka nastąpiła i kolejność. Zakreśliłam rzeczy, które i z czego wynika, bo to nie ja zaproponowałam usytuowanie placu zabaw na działce, która jest drogą. Ta propozycja wyszła, też zakreśliłam to, jeszcze wtedy opracowywał pan wicewójt Tomasz Hołowaty. Mieszkańcy uchwałą przyjęli propozycję, stąd jest załączona mapka do mojej petycji, więc mili państwo, ja naprawdę nie przyszłam tutaj obalać władzy, bo tak po ostatniej zdarzeniu, jakie mają miejsce, ja to tak odbieram, tylko Myślę, że to Państwa działanie mogą doprowadzić do tego, że sami się Państwo obalicie, bo ja przyszłam tutaj współpracować z Państwem, z radnymi, jeszcze raz podkreślam, i reprezentować mieszkańców całej gminy, tych, którzy głosowali na mnie, na Pana Wójta, na wszystkich innych radnych. I jeżeli ja podnoszę temat dla Państwa niewygodny, proszę o odpowiedzi, które są oparte na merytoryce, i tylko wyłącznie na merytoryce, a nie na dziwnych jakichś wywodach, które do niczego nie służą. Bo ja uważam, że podnoszony temat, nawet w Państwa ocenie, nie wiem, głupi, nieważny, w mojej ocenie może być ważny i powinnam otrzymać klarowną i merytoryczną odpowiedź bez zbędnych dygresji. Dziękuję Państwu bardzo. No to nie było pytanie, tylko taki wywód jakiś, w związku z tym nie wiem, do czego się odnieść, natomiast... Pytanie było na, w pierwszej moim wywodzie, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, cieszę się, że Państwo dostali te materiały, ponieważ one pokazują wyraźnie, że chcę wybudować ten plac zabaw i zajmowaliśmy się tym już dawno. Natomiast przepisy dotyczące tej drogi, dotyczące jakby placu zabaw, lokalizacji placów zabaw, zmienione przepisy przez pana ministra Budę w związku z walką z patodeweloperką weszły w życie 1 kwietnia tego roku. I one skutecznie ograniczają budowę placu zabaw w odległości 10 metrów od drogi. Szanowni Państwo, więc na tamten czas jak najbardziej. Cieszę się, że Państwo to widzą, że chciałem ten plac wybudować i ja proponowałem ten wariant rozszerzony. Natomiast te przepisy nas skutecznie ograniczają, ale tam nie wiem, czy Państwo mają również korespondencję, w której mówiłem, żeby nie dzielić tej działki, która została podzielona, tylko żeby przekazać ją w całości, żebyśmy ten plac zabaw mogli wybudować jeszcze większy. I myślę, że ta polemika jest niepotrzebna. Ja bym proponował, jeżeli Pani ma jakby pytania, proszę je zadać na piśmie, my odpowiemy, przedstawimy. Także dziękuję za ten materiał, cieszę się, że radni go zobaczyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, a co do Karola, tak? Pan to znaczy, tak jak powiedziałem na początku, ja nie chcę być rzecznikiem RWIK-u, bo spotykałem się wiele razy z zarzutami. To jest oddzielna spółka, jak najbardziej w odpowiedzi na tą prośbę zaprosimy pana Karola, natomiast ja nie wiem, czy nie zrobimy jakiegoś odrębnego posiedzenia komisji, żeby spokojnie... Myślę, że tak, bo to zaburza później jakby sens sesji, na której pracujemy i będzie prawdopodobnie jeszcze inne pytania będą, bo różne tam wynikają z Państwa jakby działalności i rozmów z mieszkańcami. Możemy zorganizować osobne spotkanie, taką komisję dla wszystkich radnych, sołtysów, jeśli będą chcieli. Tak, czyli tak jak Pan tutaj Wójt wcześniej już nas uczulił, że chciałby, żeby to były też konkretne pytania, można je sformułować na piśmie nawet do urzędu, żebyśmy mogli, żeby spółka też się mogła przygotować, bo ja nie chcę, żeby tu ktoś stał też jakby pod ścianą i nie umiał nam odpowiedzieć, bo wtedy takie spotkanie nie ma sensu. Także czy myślę, też, że to w takiej formie. Pani Przewodnicząca, myślę też, że przygotujemy posiedzenie komisji wyjazdowe w spółce, tak jak mówiłem wcześniej. Tak, prezes wyrażał to chęć, myślę, że każdy z Państwa będzie chętny na to, żeby tam pojechać na miejscu, zobaczyć, ale mimo wszystko tak potrzebujemy pytania, żeby spółka, no niech była, żeby ta rozmowa była merytoryczna, jakby spokojna, merytoryczna, żeby padały odpowiedzi na pytania. Tak jak to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo. Także bardzo proszę, nie wiem, to poprzez Panią Klaudię przekażemy taką informację, że prosimy o przekazanie pytań. Przekażemy je do RWIK-u, ustalimy posiedzenie wyjazdowe komisji w Białogardzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu. Jest to punkt 11. Zakończenie obrad 6. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 6. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo.